Dzień dobry, Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Magnus Carlsen kontra Jan Krzysztof Duda. Partia grana online 15 minut plus 10 sekund do zawodnika. Jest to partia z turnieju z cyklu turnieju Chess Tour, grana online. No i nie chcę za dużo mówić, może ktoś się już domyśla, może ktoś ogląda na żywo. Zobaczcie starcie, jakie tutaj zaprezentowali nam panowie i jedziemy. Posunięcie E4. Magnus tak rozpoczął partię. C5 Janek, skoczek C3. Magnus, jak wiemy, gra różne rzeczy, może grać naprawdę różne otwarcia, różne warianty. I Janek zagrał G6. Ok, również tak można, tylko że Magnus od razu wykorzystuje ten fakt i gra D4. O co chodzi? Jeżeli Pionek wybija, a tak też w partii nastąpiło, no to Hetman D4. Jeżeli byśmy nie wybili tego Pionka, no to Białe prędzej czy później zagrają D5. Z bardzo fajną pozycją w centrum. No więc wybicie jest konieczne w Sycylu. Praktycznie w 100% się bije piąka na D4. I tutaj Janek zagrał skoczek F6. Ktoś by powiedział: No ale zagram E5 i zaraz będę tutaj wygrywał. Tylko pamiętajmy, że są takie fajne wtrącone ruchy jak skoczek C6, i okazałoby się, że w tej pozycji to czarne miałyby tutaj fajną grę. W debiut się nie zagłębia, i mo nie zagłębia, można sobie oczywiście popatrzeć samodzielnie. Magnus wyprowadził gońca na e3, skoczek c6 ruch oczywiście nieunikniony i hetman d2 często w takich sytuacjach, gdy jest działo hetmana z gońcem to ten goniec często chce zagrywać również na pole h6 jeszcze na to za wcześnie, zwrócimy też uwagę czy skoczek na g4 nie może tego gońca zaatakować, to jest Dosyć ciekawy ruch, który atakuje właśnie tę figurę. Yy, nie możemy za bardzo białymi oddać gońca czarnopolowego w taki prosty sposób, jak skoczek bije na E3. Absolutnie. Tutaj ten goniec sobie sprytnie ucieka na przykład na G5, może też sobie zagrać na F4. Tutaj na przykład na G5, jak sobie zagramy i będzie atakowany przez h 6 droga ucieczki jest dosyć prosta, na H4, na G3 i gramy sobie dalej w szachy yy, w dosyć prosty sposób. Także Janek na to się nie, nie decyduje i dobrze, bo to strata czasu. Czarnymi w tym układzie czarne grają D6. No i teraz F3. Ruch F3 fajnie scala pionka. Tutaj na E4 broniąc g 4 to się wszystko dobrze komponuje. W ogóle pozycja wygląda tak dosyć prosto po stronie białych, ale to są normalne schematy. Goniec na G7 i skoczek zagrywa na E2. Ten skoczek znajduje dobrą placówkę na F4 albo na D4. Goniec zagrywa na E6. No i niech nas nie zmyli ten ruch. Ten ruch jest na pewno dobrą, dobrym zagraniem. To znaczy wyprowadzono ostatnią figurę, to jest proste. No przede wszystkim mam tutaj na przykład zrobił roszadę, ale to nie, chyba nie ma znaczenia ogromnego tak naprawdę. Goniec na E6 i teraz Magnus zagrywa skoczek F4. On zagrywa tutaj tym skoczkiem na F4... Nie zawsze po to, żeby tego gońca sprzątnąć, uwaga, bo to jest dosyć atrakcyjne bicie. Ale jak powiedzmy po roszadzie, byśmy tutaj zbili, to pozycja czarnych wydaje się być dobra. I te pionki w centrum, niby tutaj zdwojone E7, E6, one są ok. Mimo wszystko, bo są razem W3. Znaczy, mam nadzieję, że się po polsku dobrze wyraziłem. Te pionki w grupie są silniejsze, i to jest normalna rzecz. Otwiera się też fajna linia. Jakby się udało zagrać E5 skoczek H5, skoczek F4, to w ogóle czarne stałyby na pewno dosyć atrakcyjne, atrakcyjnie, no ale tak tutaj Magnus oczywiście nie planuje zbijać od razu tego gońca. Poza tym, skoczek na F4 często wspominam w swoich partiach, jeżeli o, tak, tak następuje, jeżeli taki skoczek na F4 się pojawia, Często zwiastuje kłopoty. Jeszcze tutaj kłopotów nie ma, ale to już może zwiastować kłopoty z tego względu, że skoczek już tam uderza trochę w króla. Rusza te ze strony Janka i posunięcie H4. Widzimy, że groźba jest silniejsza niż jej wykonanie, czyli skoczek bardzo dobrze pomaga przepychać piłkę dalej na H5, co jest bardzo dobrym, prostym i skutecznym pomysłem. Skoczek zagrywa na E5. Po co tutaj ten skoczek? Otóż po to, żeby spróbować. Zagrać na c4 skoczkiem lub gońcem. Znaczy, skoczkiem za bardzo nie można, bo będzie wtrącenie na e6, na taktykę trzeba uważać. h ze strony Karlsena i goniec zagrywa na c4. W tym układzie tutaj Karlsen od razu wybija na g6, no i Janek wybija hg. Bicie pionkiem z hg teoretycznie jest dobre. W tej sytuacji niestety chyba nieskuteczne. Dziwię się trochę. Analizując te partie oczywiście wiemy, że Jan Krzysztof Duda Jest fantastycznym szachistą Fantastycznym, moi drodzy, przez duże f'y. Ale zbicie pionkiem Z F na G6 Jest zdecydowanie lepszym pomysłem Z prostych powodów, bo Otwieramy wieżę, ta wieża zawsze Ma opcję obrony na H7 Czasami, w razie czego No i gramy sobie dalej w szachy Tutaj chyba nic się strasznego nie dzieje Ja w każdym razie niczego nie widzę Ja jestem takim szachistą W porównaniu oczywiście do Grających tutaj, ale. patrząc oczywiście troszkę z pomocą silnika, no to. To wydaje się logiczne. No. Dobra, no tak nie poszło, więc Janek zbił tutaj sobie pionkiem z HG. I na co Magnus zagrywa bardzo dobrze. Też logicznie. Jest to posunięcie skoczek na D3. Zwróćmy uwagę, że nie chce wymian. I. Tak naprawdę tutaj jest już bardzo prosty plan. Myślę, że wszyscy się domyślają. Hetman, goniec, wieża. O co chodzi? Chodzi o gońca H6. Dostanie się goniec na H6, jak pójdzie, wybicie. Hetman wskakuje na H6 i daje tam za chwilę mata. No, nie ma prostszego planu w tym momencie. Bardzo trudna sytuacja się robi tutaj dla, dla Janka. No i w tej sytuacji goniec wraca na E6. Może dlatego, żeby skoczek wskoczył i chciał tego gońca tutaj sprzątnąć. No ale nie ma na to czasu, gdy się zgoniec na h6. Tutaj jakby skoczek na przykład zagrał na c4, to hetman zagrywa na c1, cały czas trzymając się gońca. To jest bardzo ważna kwestia. Pamiętajmy o tym. Więc skoczek c4 kompletnie nie działa. Skoczek zagrywa na h5. Moi drodzy, pozycja robi się bardzo ciężka. Jak grać w ogóle białymi w tej sytuacji, żeby kontynuować atak? No powiedzmy sobie to wprost. Tutaj jest bardzo ciężko i nawet nie wiadomo w którym momencie te błędy nastąpiły, takie dosyć poważne, bo powiem Wam po cichu, że tutaj pozycja białym jest wygrana. Tylko jak to zrobić? Pierwsza podstawowa rzecz, wybijamy na G7. Jeżeli zbija skoczek, no to to byłoby już w ogóle fatalne z prostego powodu. Można wybić na E5 i pakować się Hetmanem na H6. Nie widać za bardzo obrony przed matem, to znaczy f6 istnieje, ale hetman zbija pionka. Pion więcej z atakiem, no myślę, że miodzio pozycja, więc tutaj nie ma co analizować. Dlatego po wybiciu na g7 król wybił, rzecz jasna. No i teraz zadanie dla Was, moi drodzy. Jak grać dalej białymi, żeby kontynuować atak? Ciekawy jestem, kto znajdzie tutaj kilka posunięć do przodu i zrozumiał, co chodzi w tym ataku. Zachęcam do samodzielnej analizy. Otóż w tym momencie Magnus wybija na H5. To jest klasyczne uderzenie, rzecz jasna. Fajna taktyka dla początkujących nawet, bo to uczy fajnego ataku przede wszystkim na podstawie tej partii. No wybić trzeba, no bo jak co, no figurę wzięliśmy, więc trzeba odbić, jest jakość mniej. I Magnus teraz, no oczywiście nie można dać szacha, bo skoczek się fajnie zasłania, więc najpierw wybicie skoczka, redukcja tych figur i Hetman G5. Zwróćmy uwagę, że Hetman jest tutaj władcą dwóch linii: linii G i linii H. Więc król za bardzo nie ma nic do powiedzenia. Król H7. Wybicie pionka wstępem jak najbardziej. Król G8. No i teraz moi drodzy. Co zagrał Magnus? Jak zagrać, żeby wygrać? Ciekawe czy znajdziecie to posunięcie. Oczywiście tu jest kilka posunięć, żeby wygrać, ale goniec D3 wystarcza. 20 ruchów, Jan Krzysztof Duda poddaje partię. My robimy oczy i mówimy o co chodzi, aczkolwiek ktoś się zagłębi w pozycję, to już widzi, że to jest przegrana pozycja. Zobaczcie, że po co go D3? Zasłania tutaj przede wszystkim linię D, żeby zrobić długą roszadę, wstawić wieżę na H1, dać mato. Prosta sprawa. No i nie ma jak się bronić. Tu jest zbyt ciasno w tym obrębie. Wieża, goniec, pionki przeszkadzają. Nie ma y, ucieczki w tym momencie. No i na przykład, powiedzmy, ruch F6. To tutaj byśmy z urzędu dali szacha, tak żeby król wszedł do rogu i długa roszada załatwia sprawę. Nie ma obrony przed ruchem wieża H1 y, i daniem tutaj przeciwnikowi mata. Jasne, że jeszcze goniec może zagrać na H3, ale to bez znaczenia, bo to jest strata figury. Jak nie ma, to ogromne straty materialne z hetmanem, który na C8 pewnie musiałby bronić. Masakra, Moi drodzy, to jest koniec partii. Jak nie wierzycie, to sobie sprawdźcie z silnikiem. Zresztą to widać. Totalna miazga. Ale tutaj usprawiedliwię Janka. Janek jest bez formy w tym turnieju. Nie ma co ukrywać. I to nie znaczy, że jest złym szachistą. Nie hejtujmy go. Pamiętajmy, że to jest wspaniały szachista. Każdy ma złe momenty. Sportowiec też ma spadek formy. I... I tyle, jak czasem nie idzie w turnieju, to nie idzie. Magnus to bezlitośnie wykorzystał, 20 ruchów po partii. Rzadko się to zdarza na tym poziomie, na tym poziomie, ale się zdarza. Dzięki serdecznie za oglądanie. Macie darmowego e-booka do pobrania, jeżeli ktoś jest osobą początkującą, na pewno mu się przyda. Pozdrawiam serdecznie, cześć.